Zapraszam Was na dzisiejsze Puzzle Wiary. Moim gościem jest Tomasz Mochoń, mój współbrat z klasztoru na Freta, z którym mieszkamy 10 lat w tym samym klasztorze. I z Tomkiem kontynuujemy temat braci współpracowników. Tomek mówi, jak wygląda jego życie jako brata współpracownika w klasztorze. Mówi, co jest istotą tego życia. No i opowiada trochę o swoim powołaniu. Bardzo Was serdecznie zapraszam. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Tomku, bardzo Cię witam serdecznie w Puzzlach Wiary. No, witaj, Dawid. Cieszę się bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Jestem podekscytowany tą rozmową, bo mieszkamy ze sobą od 10 lat chyba w tym samym klasztorze. Mhm, tyle będzie, no. I to jest pierwszy moment, kiedy mogę cię tak zapytać trochę takich właśnie prywatnych, takich delikatnych rzeczy, o które cię nigdy nie pytałem, a powodem, czy jakby taką konwencją, dla którego dzisiaj sobie właśnie rozmawiamy, jest to, że w dwa podcasty do tyłu nagrywałem z Elą Wiater opowieść o braciach współpracownikach, jak to wyglądało historycznie. Jak nie będę powtarzał odcinka, wszyscy słuchali albo mogą wrócić do tego odcinka i go posłuchać. Tydzień temu leciał podcast o bracie Gwali, który jest takim, bym powiedział, trochę łączącym spoiwem przeszłość ze współczesnością, bo on umarł w 99 roku. A ty jesteś bratem, który żyje w... No właśnie, jest 2023 rok, końcówka i jakoś współcześnie realizujesz to powołanie. I chciałbym cię właśnie zapytać jakoś tak na samym początku, jak w dniu dzisiejszym, na tu i teraz, ty widzisz, czym jest powołanie do bycia bratem współpracownikiem? Wiesz co, to nie jest takie... To nie jest prosta odpowiedź na takie pytanie. No, pytanie jest oczywiście takie, żeby nie była prosta odpowiedź. Bo to jest bardzo szerokie pytanie, co znaczy być współcześnie bratem, kooperatorem, bo to mam współpracownikiem. Bo tak, dokładnie. Też. No bo z jednej strony moglibyśmy sięgnąć oczywiście do naszych konstytucji, zobaczyć, co one mówią, tak ogólnie. Ale to ma jakieś szersze tło i ono jest dla mnie jakoś ważne. Czyli czym w ogóle jest życie konsekrowane? Czyli czym jest życie, czy męskie życie konsekrowane, może to jest jeszcze ciekawsze, współcześnie, bo ja dla mnie to od samego początku było jakoś nierozdzielne w myśleniu o tym, no właśnie, że jestem bratem. Bo pierwsze było to, że jestem zakonnikiem, a dopiero później się dowiedziałem, że u dominikanów tak to się nazywa i że to ma jakąś swoją historię i ja się już wpasowuję w jakiś model, który gdzieś funkcjonował. Co to znaczy współcześnie być bratem? No w naszym zakonie jesteśmy zakonem kaznodziejskim, więc to jest jakaś nasza misja. I bracia, jeśli chodzi o ten poziom konstytucji naszych, czyli naszego prawa, są określeni jako ci, którzy współpracują w tej misji. Zresztą same konstytucje mówią, że no, ze względu na naturę głoszenia, czyli związane z głoszeniem słowa plus sakramentami, że ona jest no, ściśle związana z sakramentem święceń, no ale my na różne sposoby uczestniczymy w tej misji, współpracujemy, dlatego tak się nas pewnie nazywa współpracownikami. No ale to jest bardzo szeroko zakrojona przestrzeń dla nas, co też nawet konstytucje zauważają, mówiąc o wszędzie tam, gdzie dotyczą bezpośrednio, gdzie mówią bezpośrednio o, nie wiem, o formacji braci albo na czym polega ta misja, no to mówią bardzo szeroko i elastycznie w znaczeniu, odnoszą się do tego, że ona jest jakoś stopniowalna, w zależności do tego, na miarę talentów, możliwości. Czyli ona nie jest precyzyjnie zarysowana na takim tle prawnym, czym by to miało być. I daje taką możliwość bardzo różnej interpretacji. Właśnie w zależności, kto coś wnosi
w zakon, kim ktoś jest, jakie ma talenty, szeroko rozumiane, bo nie chodzi tylko o umiejętności. Talentem też może być przecież, nie wiem, wrażliwość różnego rodzaju. No to w ten sposób może służyć, w ten sposób może wchodzić w, właśnie w tą misję, w misję kaznodziejską. Więc no, bardzo też tak ogólnie odpowiedziałem, ale mniej więcej tak to wygląda na planie no, tego, co stanowią nasze konstytucje, czyli to, co jest takim punktem odniesienia dla tego rozumienia naszego powołania. Mówiłeś o życiu konsekrowanym i mówiłeś o tym, że jakby fundamentem dla ciebie jest ten wymiar zakonności, prawda? To jest bardzo ciekawe. No, każdy z nas, który wstępował do zakonu, to najpierw doświadczał tego życia konsekrowanego, a dopiero potem nawet, tak jak ja przyjmowałem święcenia, prawda? To jakby odbywało się z czasem i że to jest dla nas jakiś taki basic, podstawa. I wiesz, jak słuchałem Eli Wiater, która opowiadała o historii, to ona najczęściej mówiła o tym, że bracia, którzy wstępowali do zakonu, byli współpracownikami, wstępowali bardzo często z jakichś takich właśnie kontekstów, że byli mniej wykształceni, że właściwie nie mieli szansy na to, żeby być kapłanami. Jakby ten bardzo wyraźny rys był związany z pokorą tych braci, a jednocześnie jakby ja znam trochę twoją historię i wiem, że ty jesteś doskonale wykształcony, że skończyłeś studia prawnicze. I dlaczego właśnie wstępując do zakonu, mając absolutnie wszystkie możliwości, takie bym powiedział, no właśnie, no te intelektualne, sprawnościowe i tak dalej. Skąd w tobie jakby, czy dlaczego rozpoznałeś w sobie moment powołania do bycia bratem zakonnym, a nie kapłanem? To jest pytanie, które nieraz słyszę. To jest pytanie, które mocno mnie bombardowało na samym początku tej drogi zakony, gdzie byłem dosłownie bombardowany tym pytaniem, czy przez formatorów, czy przez braci, którzy nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego właśnie jest tak, to się nie mieściło jakoś w tym schemacie, że skoro masz umiejętności, to dlaczego nie robisz tego? No, z przekory mógłbym odpowiedzieć, że równie dobrze można by zadać pytanie, to dlaczego nie zakładam rodziny, no bo też mam wszystkie możliwości, żeby ją założyć. A nawet przy tak postawionym pytaniu zawsze można by zadać pytanie, dlaczego z tą kobietą, a nie z inną. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo tu musimy dotknąć kwestii no, pragnienia, które się wymyka no, mnie samemu też. Nie? Dlaczego takie coś się zrodziło w moim sercu? Pewnie racjonalnie mógłbym szukać jakichś inspiracji, które miałem, jakichś tego, co leżało w fundamentach i mam świadomość, że takie były. A z drugiej strony cały czas to nie jakby suma tego nie sprowadza się do prostej, do tego zestawienia, że to jest właśnie to pragnienie. Stąd się ono zrodziło, dlatego tak wygląda. Ono dla mnie też jest nie do końca zrozumiałe, dlaczego tak jest. I też sam miałem swoje pytania, że skoro mogę być księdzem, to dlaczego nie jestem tym księdzem? Zwłaszcza, że to by ułatwiło mi sprawę, nikt by mnie nie męczył tymi pytaniami, wszystko byłoby okej. No więc to jest pytanie, z którym się zmagam, które cały czas jest dla mnie żywe, ale raczej ożywiające, bardziej w tym kierunku, nie? Na zasadzie, co jest źródłem, co było moją motywacją, co jest takim moim, no w jakimś sensie można by powiedzieć marzeniem, które realizuję, nie? No jeśli to tak nazwijmy w takich kategoriach, to pragnienie tego stylu życia. I to jest cały właśnie ten szkopuł, myślę, od innej strony jeszcze to spróbuję ująć, bo bardzo często jak próbujemy coś zdefiniować, dlaczego jest takie, a nie inne, zwłaszcza jeśli chodzi o kim jestem, to bardzo często myślimy przez rolę tego, co robię, nie? Że to nas wyróżnia jakoś. Mhm. A z tym powołaniem trochę jest tak, że tu nie da się prosto powiedzieć. Znaczy ono dla mnie to jest krzywdzące, jeśli ja sobie myślę przez perspektywę tego, co ja robię. No bo będąc osobą konsekrowaną, jakby to jest dopiero na drugim miejscu. A o wiele dla mnie ważniejszy jest ten moment sam tożsamościowy, nie? Czyli kim jestem i jaki styl życia przybieram. Jak kiedyś na tym się zastanawiałem, to wręcz mnie to zawstydzało, że mam tego typu pragnienie się we mnie pojawia, no ale no, nie byłem w stanie tego zakwestionować, że ono się nie pojawiło. Mhm.
Więc mogłem tylko badać, czy ono jest prawdziwe i pod wpływem czasu, pytań, zastanawiania się i też wystawiania na próbę w tym sensie, no, musiałem przejść przez elementy formacji i tak dalej, no weryfikować, nie? Czy ono jest prawdziwe, czy ono rzeczywiście jest tym, na czym mogę się oprzeć. Zobacz, to jest też bardzo ciekawe. Chcesz jeszcze kontynuować tą myśl? Nie chcę ci rozbijać. Na pewno chcę, tylko mi idą w wielu stron. Mam gonitwę myśli teraz, w którą mógłbym to rozwinąć, dlatego, no ale to proszę. No to kontynuuj w którąkolwiek z tych stron. No dobra, ja sobie tak myślę, wiesz, że to nawet jak ci zadałem to pytanie i zacząłeś odpowiadać, nie? Dlaczego zdecydowałeś się być bratem, współpracownikiem, kooperatorem, a nie księdzem, to jakoś tak mnie w trakcie, kiedy mi odpowiadałeś, uświadomiłem sobie, jak dużo jeszcze XIX wieku we mnie siedzi. Bo z Elą rozmawialiśmy o tym, że jakby przez, jeżeli dobrze zapamiętałem, do połowy XX wieku bracia zakonni, kooperatorzy nie mieli tak naprawdę prawa głosu na naszych kapitułach, w zakonie i tak dalej. Obecnie to się zmieniło i absolutnie traktujemy się na równi i myślę, że możesz to powiedzieć równie mocno jak ja, że mam absolutnie takie same bardzo dobre stosunki, nie ma żadnej wyższości między nami w żadną stronę. A z drugiej strony pytanie, dlaczego nie zostajesz kapłanem, a zostajesz bratem zakonnym? Ono jakby zakłada, jakbyś wybrał coś nie tak, nie? W sensie tak sobie uświadomiłem, wiesz, że jednak gdzieś... Znaczy to pytanie, ja je bronię w tym znaczeniu, ja rozumiem to pytanie, bo jak się myśli o dominikanach, to się myśli jednak o osobach głoszącym homilię, tak? Podczas kazania, podczas mszy świętej, plus no... w naszym kontekście polskim, pracującym intensywnie z ludźmi, no ale też sakramenty. Mhm. Więc w sposób naturalnie myślimy dominikanin, ksiądz. I to nie jest złe myślenie. Ale z drugiej strony, jak sobie myślałem, jak ktoś jest trochę bardziej zaangażowany i wie, że no, dominikanin to jest zakonnik, to jest zakonny ksiądz, czyli to, tam jest element życia tego właśnie konsekrowanego, wtedy to już nie jest takie proste, że to nie są tylko aktywiści, którzy działają właśnie na forum publicznym. No, u nas dużo się zmieniło jednak w XX wieku. No, nie będę tutaj wchodzić w te sprawy, bo to pewnie Ela Wiater dużo o tym mówiła. No, dużo się zmieniło w XX wieku i po Soborze Watykańskim. Ale to nie tylko u nas, tylko w ogóle szeroko, jeśli chodzi o rozumienie tego życia konsekrowanego. Wydaje mi się, że był tam większy powrót do źródeł tego pierwotnego pragnienia po prostu pewnego stylu życia, które stara się, które jest na jakimś drodze takiej uczniowskiej postępowania tymi radami ewangelicznymi. No i przyznam, że dla mnie to było no, główną motywacją, dlaczego się zdecydowałem. To było u źródeł tego pragnienia. To, że to są dominikanie, to jest no nie przypadek, ale to jest dopiero drugi krok. Pierwszy krok właśnie było to pragnienie. To, które się we mnie ożywiło. Ja szukałem do tego formy. Ona szybko się znalazła, bo się okazało, że duszpasterstwo akademickie u dominikanów no mi to ułatwiło. Po prostu miałem ich pod ręką i się zorientowałem, że można... W tym samym klasztorze, w którym mieszkamy obecnie. W tym samym klasztorze. I się zorientowałem, że u dominikanów też są bracia zakonni. Więc sobie pomyślałem, o, jest dla mnie przestrzeń, jest furtka. Ale od samego początku myślałem o tym jako o pewnym stylu życia i że to mnie pociągnęło. A myślałeś bardziej o stylu, o kwestiach konsekrowanych, czy raczej takich źródłach monastycznych wręcz? Zdecydowanie to była mglista... jakaś fantazja o życiu konsekrowanym. Nawet nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Wtedy mi się w ogóle paskudnie brzmiało mi w uszach to słowo. Takie życie, że się jest właśnie takim zakonnikiem. Ale dla mnie to było strasznie mgliste wtedy. W sensie ja do końca nie wiedziałem, co ja chcę. Ja wiedziałem, że ja tego chcę. Ale dopiero z czasem się zorientowałem w ogóle, na czym polega bycie dominikaninem. Z czasem się zorientowałem... że są różne formy tego życia konsekrowanego, zakonnego w Kościele, w sensie i tych historycznych form. Więc dopiero będąc w zakonie zacząłem jakby poszukiwać tego zrozumienia dla siebie, właśnie szukając w tych takich monastycznych źródłach. Ale pierwszym moim takim doświadczeniem to było doświadczenie właśnie współczesnego, myślę, życia konsekrowanego.
No miałem, no jednym z tych powodów, dlaczego myślę, że zostałem tym zainspirowanym, to myślę, że jest spotkanie ludzi na tym wczesnym etapie mojego życia, którzy nie byli świeckimi albo byli świeckimi, ale jednak no tak szczerze wierzącymi, jak to nazwijmy. Ale na tej drodze no, nie spotkałem nigdy inspirującego księdza, w znaczeniu, żeby mnie jakaś rola taka no, właśnie osoby wyświęconej pociągnęła. Bardziej mnie pociągnął pewien styl życia, że można żyć głęboko wiarą i że to jest życie jakoś spełnione, radosne, twórcze. No tutaj niebagatelny wpływ miał bardzo konkretne i osoby, o których myślę. Na przykład wychowałem się w parafii, gdzie były siostry Urszulanki. I na przykład tam wpływ tych sióstr Urszulanek, jedna z nich to siostra Joanna, która teraz w Petersburgu pracuje, i tworzyliśmy taką grupę młodzieżową. Wydaje mi się, że na przykład nasiąkanie tą energią, w sensie na przykład, którą ona miała, tym stylem życia, no mnie ukształtowało. Nie bez znaczenia, a można by powiedzieć, że olbrzymi wpływ na moje myślenie takie współczesne o życiu konsekrowany męski, no miała też wspólnota z TZ, z którą od dzieciństwa jestem związany. I wydaje mi się, że doświadczenia obserwowania tam braci, w sensie jak żyją, gdzie oni no, nie są wyświęconymi braćmi. No i jest to no, w ogóle bogata, jeśli chodzi o pewne różnego rodzaju inspiracje, wspólnota, no bo to jest jednak wspólnota ekumeniczna, międzynarodowa, międzywyznaniowa. Ale ten ogólny ich, ten smak tego życia, że można poświęcić czemuś życie, a drugorzędną sprawą jest, co robisz, ale to, kim jesteś, cię napędza. No dla, myślę, że to nasiąknąłem, że to było dla mnie inspirujące, że to jest jeden z takich elementów. Gdybyś miał jakoś wskazać takie najpiękniejsze wymiary życia konsekrowanego, to co jakoś... Wiesz, wyobraź sobie, że spotykasz kogoś na ulicy i masz parę minut na to, żeby mu powiedzieć, co jest najpiękniejsze w twoim życiu, w tym życiu konsekrowanym. Wydaje mi się, żebym nie potrafił tego zrobić, bo zupełnie nie mam takiej osobowości, żeby ludzi przekonywać do tego, że coś dla mnie jest ważne. Pewnie mógłbym się podzielić, gdyby ktoś chciał słuchać, bo wydaje mi się, że właśnie ja trochę rozumiem to życie nasze konsekrowane, czy w ogóle szerzej. I to, czyli bardziej, że to nasze aktywne oddziaływanie ma charakter paradoksalnie bierny, w tym sensie, jeśli ja bycia, żyję, a nie robienia. Tak, jeśli ja prawdziwie żyję i dla mnie samego to jest ożywiające, no to mój sposób życia w jakimś stopniu pośrednim będzie ożywiające też dla innych, przekonujące. Bo wydaje mi się, że no mało jest takich elementów, które będą... które będą w jakiś sposób taki spektakularny dla kogoś, na zasadzie, że przekonają. No mnie osobiście przekonuje to, że w tym życiu jestem rzeczywiście i szczęśliwy, i się rozwijam. No przynajmniej na tym etapie mojego życia mam takie poczucie jakiegoś spełnienia, rozwoju bardzo różnych talentów. I rzeczywiście, że to jest... cały czas mam poczucie bycia nowicjuszem na tej drodze, nie? Że jestem, mimo że już jestem ponad 10 lat, no to, że to jestem na jakimś początku odkrywania, czym to jest dla mnie to bycie zakonnikiem, czym to jest to bycie bratem, czym to jest to bycie kaznodzieją, mimo że nie mam święceń, to, a czym jest to moje głoszenie. Jaki ono ma wymiar, nie? Cały czas to jest przestrzeń dla mnie, którą odkrywam i którą poznaję, dlatego mi to sprawia przyjemność. Tomek, to ja odwrócę to pytanie i spróbuję to inaczej sformułować. Co w życiu zakonnym, w życiu konsekrowanym dla ciebie osobiście jest takie najbardziej pociągające, tak? Nie chodzi mi o hierarchię i mówienie, że to czy tam, jakby tylko, wiesz... Właśnie, co jest takiego, co sprawia, że tak bardzo kochasz to życie, że to sprawia, że jesteś szczęśliwy, że to cię umacnia w każdym kolejnym dniu? Myślę, że każdy element tego życia w jakimś stopniu sprawia, że ono mnie buduje. Ciężko tu... Spróbujmy pójść w konkret, proszę. No bo to i zarówno ta codzienność nasza, pewna rytmiczność tego życia i to, czym się zajmuję, jest ważne, jak i to, co jest pierwsze i najgłębsze, czyli
gdzieś poszukiwanie i budowanie tej relacji z Bogiem. No bo tak naprawdę o nią tu chodzi. Która też jest nie czymś, z czym ja przyszedłem, tylko czy co ja odkrywam. Nie? Że dla mnie to też było zaskakujące, że jestem zaproszony do takiej drogi, a miałem poczucie totalnej jakiejś takiej niebycia wyposażonym, że nie jestem gotowy na tą drogę, nie? Że to wyposażenie dopiero teraz dostaję, co to znaczy się modlić, jak się modlić, jaka jest ta moja droga, czy to rzeczywiście mnie, czy to jest tylko obowiązek, czy to wypełnia jakoś moją przestrzeń, nie tylko w sensie takim czasowo przestrzennym dnia, ale jakoś moje wnętrze, czy to rzeczywiście jest dla mnie wystarczającą taką kotwicą i fundamentem, kiedy mierzę się z różnymi wyzwaniami. Ale wydaje mi się, że to jest takim głównym nerwem, czyli poznawanie, budowanie tej relacji z Bogiem i to, że mogę w sposób mniej lub bardziej bezpośrednio się tym dzielić. A dzielę się na tyle, na ile sam tym żyję, więc to jest nieustający we mnie jakiś taki żywy proces, nie? Że, i mam wrażenie, że to jest, dlatego to jest fajne, no bo to jeśli tylko podążam tą drogą, no to mam poczucie, że ta przygoda się nie skończy aż do końca mojego tutaj życia, nie? Bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę w tej rozmowie tak jakbym miał próbować podsumować do tej pory, nie? To tak wyraźnie akcentujesz ten wymiar bycia, a nie robienia. To ciekawe, łączy mi się, wiesz, tak ostatnio miałem taką rozkminkę, bym powiedział, przepraszam za ten współczesny język, dotyczące, gdzieś wyznalazłem sobie, myślałem o tym, rzeczywiście zostało to we mnie zdanie, że współczesny człowiek nie, jakby odchodzi od autorytetu, nie chce słuchać autorytetu, ale chce zobaczyć świadka. I w tym byciu takim właśnie to jakby trochę tak czuję, co mówisz, nie? Że gdzieś tak do mnie to bardzo dociera. Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz. Jest to mi bliskie, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to, co mnie zachwyciło, znaczy to, co sprawiło, że w ogóle przyszło mi do głowy, czy tam dostałem w darze, no bo to ten rodzaj zaproszenia na taką drogę, myślę, że to też jest pod wpływem nie tego, co zobaczyłem, co inni robią, tylko właśnie tego, że oni są na tej drodze szczęśliwi i ten pewien sposób życia. Mówię, to było bardzo mgliste. Nie? Dopiero sam odkrywam, co jest tą moją drogą. No bo z perspektywy takiej praktycznej, no to jak przez 8 lat pracowałem tego mojego życia zakonnego w zakrystii i ten pierwszy tydzień, jak nie mając żadnego doświadczenia, przyszedłem do zakrystii i miałem ją obsługiwać, no to po tygodniu miałem w głowie jeden wielki znak zapytania, taki z wykrzyknikiem wręcz, co ja zrobiłem? I to, co tak do końca życia mam te świeczki tak zapalać? Naprawdę miałeś takie pytanie? I ten mikrofon wynosić? No, znaczy byłem lekko przerażony. Że co ja zrobiłem? No, że przecież wszyscy mi mówili, masz takie możliwości, a będziesz robić takie proste rzeczy. No więc to też był dla mnie jakiś taki moment konfrontacji, ale się okazuje, że on bardzo szybko z takiego pierwszego zaskoczenia, myślę, że takiego trochę też naturalnego, że po prostu nowe doświadczenie, nowa wspólnota, zajęcia, których nigdy nie robiłem. Oczywiście, że one są same w sobie bardzo proste i banalne. Ale nagle się okazało, że jak konsekwentnie w jakimś zaufaniu poszedłem tą drogą, nagle się okazuje, że ta zakrystia stała się dla mnie na przykład fajną przestrzenią właśnie wzrostu, nie? Gdzie różnego rodzaju moje talenty, w sensie i takim, nie wiem, manualnym, ale też wewnętrznych, jakichś takich zasobów ludzkich, takich duchowego wzrostu, rozwoju jakiegoś takiego psychicznego dojrzewania, to była bardzo dynamiczna i ciekawa przestrzeń. Nie? Więc dla mnie jakoś to jest drugorzędne, czy nie wiem, czy będę zapalać świeczki, czy przybijać pieczątki, czy zamiatać, czy z kimś rozmawiać. Jakby to ma dopiero drugi... Nie to jest pieśnią mojego życia, no to jest dopiero jakiś tam sposób, w którym ono się jakoś wyraża, ale nie to jest motorem. Nie? To w sensie dla mnie tak było, bo gdyby... Myślę, że już bym uciekł, gdybym myślał o sobie w perspektywie... No właśnie. Produktywności. Efektywności i tak dalej.
Trochę te kategorie nie są adekwatne do tej formy życia, chociaż one są naturalne, że się pojawiają. Chociaż wiesz, to tobie pewnie to nie wypada tak powiedzieć wprost, ale mi dlaczego nie? Ja myślę sobie, że twoje szopki, które budowałeś tutaj przez lata, będąc za Krystii, one zrobiły dużo więcej dobra i dużo więcej Pana Boga często pokazały niż nasze najlepsze kazania. Więc wiesz. Na szczęście tego nie możemy zmierzyć. Więc jesteśmy wolni od tej pokusy. Szczerze mówiąc, na szczęście nigdy nie myślałem, nie mam jakiegoś takiego misjonarskiego zapędu, że robię szopkę po to, żeby 3000 warszawiaków się nawróciło. Raczej na zasadzie trochę jest tu zwykłej ludzkiej frajdy, jak wyrazić coś, czym żyję. Trochę jakiegoś takiego duchowej ciekawości, a jak tu tajemnicę można inaczej wyrazić? Trochę takiego też może kaznodziejskiego użycia języka, właśnie może bardziej plastycznego, mimo że zupełnie nie jestem wykształcony na tym tle. Trochę poeksperymentowania, więc to był wynik bardzo różnego rodzaju takich czynników, nie, które wpłynęły na to. No ale okazuje się, że właśnie, nie, że to pierwsze doświadczenie szopki było takie dość stresujące, a później coraz większą miałem w tym radość i taką też formę, no właśnie, jakiegoś poszukiwania i że to wszystko nie było takie do końca domówione, że to ma jakiś swój bardzo cel. Bardzo mnie no zawsze jakoś, nie wiem, tak może nie mocno drażniło, ale tak jak ktoś tak pytał, a jakie jest przesłanie tej szopki? No nie wiem, no przesłanie jest takie, jakie widzisz. No, zawsze co roku to samo. Rodzi się Chrystus. No a no, zmieniają się środki, takie no, tam, wiesz, można Tomek, różne środki używać wyrazu. Ja się z tobą nie zgadzam, bo jednocześnie tam było mnóstwo symboliki, nie? W sensie, że te pytania były zasadne jednak. Znaczy, to i no, tam ukrywałeś rozmaite rzeczy takie, no jakby przepięknie opowiadające o Ewangelii, prawda? Więc ja rozumiem twoją skromność. Tak, ale one trochę były na zasadzie, nie wiem, ja sieję i według tego, co w sobie znajduję, w sensie, a to, co ktoś zrozumie, co u kogoś wyrośnie, to już zostawiałem jakby w takiej no, przestrzeni dla ducha. No. A to też jest ładne, bo tak mówimy o szopce, jakby też te aranżacje z grobem pańskim, to jakby też je wykonywałeś przez wiele lat. No i to ja pamiętam, że do tych swoich pierwszych, nazwijmy to w cudzysłowie, szopek, podchodziłeś z dużym wyprzedzeniem czasowym, prawda? To tam jeszcze adwent się nie zaczynał, a ty już budowałeś na zapleczu, rysowałeś, szkicowałeś i potem nabrałeś trochę wprawy, ale nadal to strasznie dużo czasu, prawda? Zajmowało takiej i myślenia, i głowy, i tego wszystkiego, co... No tak, tak, tak. No bo to jest jednak pewien proces wymyślania, przecież to nie są, przynajmniej u mnie tak to wyglądało, że to nie są gotowe jakieś koncepcje, to są jakieś inspiracje powoli gdzieś tam się tworzące. No a od strony takiej technicznej, no to pewne rzeczy, biorąc pod uwagę po prostu sposób pracy w zakrystii, wymagało wcześniejszego przygotowania, bo bym po prostu się nie wyrobił w czasie, nie? Więc to były przyczyny i takie pragmatyczne, a trochę takie, że to się rodziło, nie? Że to wymagało też czasu. No ale podejrzewam, że tak jak wiele rzeczy, że to jest takie naturalne w procesie tworzenia czegoś, nie? Że o ile nie mówimy o jakichś prostych, przewidywalnych konstrukcjach, to wszystko, co ma być jakimś wyrazem jakiejś inspiracji, myśli i tak dalej, no zawsze potrzebuje czasu, żeby nabrać kształtu, żeby się mogło zrodzić. Domyślam się, że tak samo jest, nie wiem, w tworzeniu rekolekcji. Czy... Z tego, co wiem, to właśnie teraz nie domyślasz się, tylko wiesz, bo przygotowujesz słowo wprowadzające, więc trochę się przechodzisz. To w ogóle też jesteś fascynującą osobą pod tym względem, bo też w tym klasztorze, w którym mieszkamy, prowadzisz duszpasterstwo postakademickie, prawda? Więc regularnie masz ten kontakt taki, bym powiedział, bardzo duszpasterski z ludźmi, nie? Nie odprawiasz sakramentów, ale no właśnie, to jakby z drugiej strony też sobie zawsze myślę, wiesz, o zakrystii. No kurczę, to jest ten pierwsze biurko, z którym ludzie się często mierzą, prawda? Jak wchodzą, jak jest osobisty kontakt, tak? Pomijam sakramenty, no bo nawet jakby no w tej perspektywie sakramentalnej, sakrament spowiedzi jest sakrament, to nie jest spotkanie osób, nie? To jest spotkanie z Panem Bogiem zawsze. Tak ja to traktuję przynajmniej jako kapłan. Nie? A do ciebie, do zakrystii przychodzili osoby, no po prostu, no pewnie załatwić jakąś sprawę często, ale do ciebie, nie?
Wiesz co, ja sobie tak myślę teraz, jak tak powiedziałeś o sakramentach, bo oczywiście, że no mamy sakramenty w Kościele i wtedy jakoś one mają taki bardzo wyraźny i ważny wymiar w życiu duchowym. Ale myślę sobie, że cała rzeczywistość jest no, w jakimś sensie sakramentalna bez Boża, nie? Czyli ten, nie wiem, to spotkania, nawet jeśli on w zakrystii z ludźmi, jak przychodzą intencje zamówić i tak dalej, mimo że często to zwykłe obsługiwanie, można by powiedzieć, że nie wiem, tak samo jak się w sklepie obsługuje ludzi, no ale nie wiem, jakość tego spotkania i to, co się gdzieś może wydarzyć w międzyczasie, no też ma w tym sensie sakramentalnym, no bo albo Bóg istnieje i jest wcielony, czy jest w każdym naszym tym ludzkim też doświadczeniu obecny, albo nie, więc wydaje mi się, że każda forma, jeśli jest zwłaszcza przeżywana w sposób świadomy, w znaczeniu nawet nie, że ja mam właśnie misjonarski zapał i tutaj teraz każdą okazję będę wykorzystywał, żeby przekonywać ludzi do wiary w Boga, tylko po prostu, że żyję ze świadomością, że On jest, że On przenika i że jestem jakoś za to każdą chwilę też odpowiedzialny, czyli jestem odpowiedzialny za to, jak ja żyję też tą moją relacją z Bogiem i że może, jak ja pracuję nad sobą, nad swoim jakimś takim rozwojem ludzkim, który przecież też jest ważny w tej przestrzeni wzrostu w wierze, no to się wszystko przekłada na to, czy ta Ewangelia się dzieje między nami, czy ten wzrost dobra, miłości, on realnie jest. I czy to będzie spotkanie w zakrystii przy przyjmowaniu intencji, czy to będzie spotkanie w duszpasterstwie, tak jak mówię, no dla mnie to już jest trochę drugorzędna, może mi to sprawiać mniej lub więcej frajdy, mogę być tym lepszy, gorszy, ale dla mnie jest to jakoś już drugorzędne, nie? Że dla mnie najważniejszy właśnie jest ten moment tego, że ja to robię z pewnym takim, że chcę robić to coraz bardziej świadomie, że te gesty, te codzienności mają znaczenie duże, nie? Że ta Ewangelia, którą chcemy głosić, w nich się rozgrywa i tak, nie wiem, tak samo jak przyjęcie z uśmiechem i z życzliwością kogoś w zakrystii ma takie samo znaczenie jak dobrze przeprowadzona spowiedź w tym znaczeniu, że i tu Pan Bóg działa. Mhm. Nie? Że każdy gest, każdy moment ma znaczenie w tym naszym życiu głoszenia. No i wydaje mi się, że jak się jest bratem zakonnym, który jest w zakonie kaznodziejów, no to tym bardziej można to świadomie przeżywać, nie? Że te wszystkie formy są formą głoszenia, mniej lub bardziej wprost, ale są formą głoszenia, nie? Głoszenia dobrą nowinę. W sensie tak ja do tego podchodzę. Jest coś, co bardzo lubisz. Na naszym jednym ze stryżków masz swoje... To nie biurko, stół, przepraszam. Taki stół, który, jak już powiem, nie powiem drugiego słowa, bym od razu wszystko sprzedał. I sporo narzędzi i sobie tam zachodzisz. I ciekawy jestem, jak wtedy, kiedy dotykasz tych materiałów, o których zaraz opowiesz, mam nadzieję, choć trochę, jak wtedy spotykasz Pana Boga? A chodzi o drewno. No chodzi o drewno, wiem o co ci chodzi. To, że, ja słuchaczom powiedziałem, tobie. To jest tak, że... No właśnie, to jest jedna z tych przestrzeni, które... No nie wiem, czy by się urodziły, gdybym nie był w zakonie. W znaczeniu tu ona miała szansę się rozkwitnąć. Ciężko zgadywać, czy byłoby inaczej. Mam tylko to jedno życie, więc nie wiem. Ale na przykład jestem bardzo wdzięczny, że... Ten rodzaj pasji, czyli takiej pasji idącej w kierunku stolarstwa tradycyjnego i snycerstwa, czyli takiej płaskorzeźby w drewnie, no rozwinął mi się właśnie nie gdzie indziej, tylko w czasie, jak jestem w zakonie. Zawsze lubiłem jakoś majsterkować, jak byłem dzieciakiem. Ale w sposób taki, że to się przerodziło w bardzo konkretną pasję, to się zrodziło w zakonie też pod wpływem właśnie jednego z braci, który mnie kiedyś sprowokował pewnym zleceniem. Obecny przeor w Gdańsku, Michał Osek, kiedyś mnie poprosił, żebym taką tabliczkę przygotował do naszej kaplicy, która oznacza, który chór jest prowadzący. Ja dlatego pojęcia nie miałem, jak się do tego zabrać. No ale ponieważ już przejawiałem właśnie jakieś takie majsterkujące umiejętności, no to on jakoś tak mnie do tego sprowokował. No ja dałem się wciągnąć. No i tak się zaczęło, że od zlecenia do zlecenia i tak to trwa do dzisiaj. Trochę jak efekt takiej kuli śniegowej. One były coraz bardziej ambitne, więc coraz bardziej mnie to wciągało. I
I myślę, że dlatego to jest... Ja dlatego lubię tę pasję, odpowiadając na twoje pytanie, gdzie tu widzę jakoś Pana Boga i tak dalej. Znaczy ja jak pracuję w drewnie, to widzę drewno. Nie widzisz Maryi? Myślę, że piękny jest moment w tym sensie, bo bardzo ludzki, więc bardzo Boży, ten moment dzielenia się. Nie? Na zasadzie, że okazuje się, że trochę ja przez przypadek się okazało, że mam jakiś talent czy jakieś umiejętności, ale to wszystko jest w jakimś takim momencie dialogu z rzeczywistością, że to nie nudziłem się w celi, nie wiedziałem już co z sobą począć i pomyślałem, ach, zacznę coś robić w drewnie, tylko na zasadzie mogłem coś wnieść do tej rzeczywistości. To się okazało, że pobudziło jakieś twórcze we mnie pokłady. I to cały czas się dzieje w takim dialogu, że przychodzi coś do mnie z zewnątrz, ja na to odpowiadam i to powoduje mój rozwój, to powoduje, że ja coś jestem w stanie dobrego zrobić, coś dobrego wnieść w tą rzeczywistość. No tak się też zrodziła, nie wiem, pewnie śmiałość i przy tych szopkach. Na analogicznej zasadzie zacząłem też strzyc włosy, jak dobrze wiesz, w zakonie. Dokładnie. To się braci. Tak, braci, żeby było jasne. Nie da się z Tomkiem umówić na zewnętrzne wizyty. Ale to trochę na tej samej zasadzie, nie? Że mam jakieś pokłady tych umiejętności takich manualnych. No i się okazało, że na tyle jestem w tym sprawny, że mogę tym służyć. No i to nigdy nie była moja, nie wiem, pasja, żeby zostać barberem, a nagle się okazuje, że nim w jakimś stopniu takim fryzjerem domorosłym zostałem. Więc dla mnie to jest fajne na tej drodze zakonnej. Pewnie to jest ogólna prawda w życiu, nie? Że jeśli się jest takim wychodzącym ze swojej takiej strefy komfortu i wchodzącej w tą przestrzeń takiego, że cię ktoś do czegoś zaprasza i jak podejmujesz takie wyzwania, to życie jest dynamiczne, ono się rozwija, jest jakoś płodne, twórcze. No w każdym razie u mnie tak w większości przypadków dokładnie właśnie w ten sposób ten rozwój i życia wewnętrznego, duchowego i umiejętności właśnie w takiej dynamice przebiega, nie? Że jestem do czegoś zapraszany, najczęściej się tego boję, trochę podejmuję i krok po kroczku to się wydarza. No tak samo było z tym duszpasterstwem. To też nie jest tak, że wskoczyłem w to, tylko jakby krok po kroku podjąłem zaproszenie, które przyszło z zewnątrz. Nawet można byłoby trochę powiedzieć, że to nie było takiego planu, a tak wyszło, nie? No tak, no to też nie było takiego planu, żebym został zakonnikiem. No, całe dzieciństwo marzyłem o założeniu rodziny, a nie. Ale okazuje się, że przyszło zaproszenie i jakoś miałem śmiałość ją podjąć i tak krok po kroku właśnie idę tą drogą. Wydaje mi się, że ostatnie zaproszenie, które dostałeś, to przez ojca prowincjała do przekładania papierków. Tak to uproszczę bardzo. Mam nadzieję, że współbrat, z którym pracujesz, nie słucha tego, bo mi się oberwie. Tak, tak. No naprawdę byliśmy bardzo uczeni, żeby nie mieć papierki, tylko jednak dokumenty. No tak, no ta praca w sekretariacie, którą teraz podejmuję, no też jest... To też nie jest coś, co sobie wymyśliłem, tylko też zostałem do tego zaproszony w sposób zaskakujący, bo się nie znaliśmy za bardzo wcześniej z obecnym prowincjałem. Więc byłem zaskoczony trochę jego wyborem, że bierze mnie na współpracownika, no w zasadzie prawie mnie nie znając. No ale okazuje się, że no właśnie, nie? Że podejmując nowe wyzwania, mogę cały czas zrobić coś dobrego, chociaż robię zupełnie coś innego niż przez wcześniejsze 8 lat. A nadal moje poczucie sensu bycia w zakonie się nie zmienia, nie? Czyli ono nie jest uzależnione aż tak od tego, co robię. No bo tak jak mówiłem, czy ja zapalam świeczki, czy przybijam pieczątki, no to z mojej perspektywy dla mnie jest to drugorzędna sprawa. Czyli trochę wracamy do tego samego początku, nie? Że jakby to, czym my się zajmujemy, jest jakąś przypadłością, która trwa jakiś czas, a sensem naszego życia. Się zgodzisz, no bo ja to też tak w swojej perspektywie odkrywam, że robiłem różne rzeczy już w zakonie i różnymi sprawami się zajmowałem i pewnie będę jeszcze kilkoma różnymi się zajmował. I jakby właśnie nowa rzeczywistość przynosi coś, z czym się lepiej albo gorzej układasz, ale zasadniczo, natomiast ona nigdy nie stanowi istoty naszego życia. Znaczy ja bym to ujął bardziej w takim, nawet nie, że to tak, a tamto nie, czy odwrotnie, że ja tego nie stawiam w opozycji, bardziej stawiam to, że to jest coś, co się dzieje w takim twórczym napięciu, nie? Że to, co ja robię, też jest ważne, no bo przecież w tym się wyraża to życie i wydaje mi się, że czymś jest bardzo ważnym, żeby żyć adekwatnie do tego, jak jestem uposażony i tak dalej.
A z drugiej strony ta tożsamość, w sensie jakaś wierność temu pragnieniu, o co mi chodzi, co jest istotą, jakby pozwala zachować taki dobry dystans do tych rzeczy, które no właśnie często są konieczne w życiu do zrobienia, nie są spektakularne. No przecież większość osób tak żyje w życiu, że nie wiem, wychowywanie dzieci czy praca nawet w wielkich korporacjach ostatecznie też się składa, nie wiem, w 80% ze zwykłych rzeczy powtarzalnych, mniej lub bardziej. Że nie zawsze to są, nie każde zaangażowanie jest wielkim od razu projektem. No. Nie wiem. Nie każda codzienność jest spektakularna. Tak, tak. No, ładowanie zmywarki będzie po prostu ładowanie, nie zmywarki, ale to jest bardzo ważna czynność, nie? Więc moje życie na co dzień też się składa z tych ładowań zmywarki. Nie? Ale ja też ładuję zmywarkę. Dlatego, żeby tego nie zgubić, w sensie o co w nim chodzi, że moje życie nie jest ładowaniem zmywarki, ale też jest tego element. No dlatego tak podkreślam, że ważny jest ten element tożsamościowy, a wydaje mi się, że w życiu zakonnym on jest... No pewnie jak w życiu małżeńskim też pamiętanie o tym, że ostatecznie w tym chodzi o pogłębienie miłości, a nie tylko o realizowanie kolejnych projektu rodzinnego, tylko że tu chodzi o miłość i to jakoś porządkuje to, co jest ważne. Wydaje mi się, że też to u nas jest w tym życiu konsekrowanym, w życiu zakonnym, że to pozwala pamiętać, że moja ta najgłębsza identyfikacja nie jest poprzez to, jakie są te sukcesy, nie? Jakby nie to jest miarą sensu tego życia. I dzięki temu wydaje mi się, że o wiele jest łatwiej, nie tylko łatwiej znieść to, co jest przykre, ale też bardziej twórczo żyć, nie? Jeśli pamiętam, co przyświeca na dole, nie? Co jest punktem powrotu, nie? Co jest jakimś źródłem. Wydaje mi się, że bardzo jest podobnie w życiu rodzinnym, nie? Że jeśli że to nie chodzi o kubki tak czy inaczej poustawiane w szafce, tylko jednak o jakieś wspólne budowanie rzeczywistości, to te kubki są ważne, ale nie są najważniejsze, nie? Tylko jakaś ta troska o tą więź, o tą relację, o budowanie bliskości, nie? Uśmiechnąłem się, bo pomyślałem sobie, że są tacy bracia, dla których ustawienie tych kubków byłoby jednak najważniejsze. Tak. Tomek, ostatnie pytanie. Czym tak osobiście dla ciebie jest wiara? No pewnie w jakimś sensie trochę też tym, o czym cały czas rozmawiamy. Że ona się składa z bardzo wielu różnych wymiarów, nie? Że ma i ten wymiar intelektualnego jakiegoś przekonania o tym, że jest coś, co nas przekracza, nie? I to, co my nazywamy Bogiem, nie? Że można wejść z tym kimś w relację, nie? Że to są jest pewien właśnie ta przestrzeń tych intelektualnych różnego rodzaju założeń. No jest to też ten moment mojego doświadczenia egzystencjalnego, nie? Że one nie brzmią tylko jako jakieś założenia, tylko wokół tego ja konstruuję moje życie. Nie? No zwłaszcza jak sobie myślę o takich kwestiach z takiego dużego lotu spojrzenia na życie. Nie? Jakby czym ono jest, do czego ono zmierza, czym chciałbym, żeby ono było. No to tu ta wiara nabiera bardzo głębokiego znaczenia, nie? Że to jest bardzo istotne. Nie? Czy ja wierzę, w co ja wierzę, nie? Jak ja wierzę. Tak, no więc dla mnie to jest jakaś taka wielka przygoda, która już się dzieje, ta przygoda i wierności, i odnajdywania tych znaków obecności Bożej na co dzień, tego, że On błogosławi, ale jest to przygoda, bo to jest przygoda, w której nie ma takiego słowa jak pewność. Że to jest właśnie, że to jesteśmy w przestrzeni wiary, że to jest przestrzeń jakiejś przygody, że ja nie wiem, jakie będzie zakończenie, ja nie wiem, co jest za zakrętem. Mogę zaufać i podjechać na ten zakręt i zobaczyć dalej, nie? Więc dla mnie to jest jakaś taka fascynująca przygoda, na której stawiam ważną kartę, jaką jest moje życie, a z drugiej strony jakby ona już się dzieje. To nie jest tak, że dopiero mam na myśli kres życia, w sensie śmierci, chociaż to jest oczywiście jedno z największych wyzwań, przed jakimi właśnie wiara nastawia, przed pytaniem o ten kraniec, ale to jest też o te krańce codzienne, nie? Tego doświadczenia jakichś tych małych, drobnych przemijalności. No i tu jest pytanie, nie? Jest Bóg, czy nie ma Boga? Jest w Nim obecny? Jak jest obecny? Czy ja jestem obecny razem z Nim w tym doświadczeniu? Więc dla mnie to jest wiara, dlatego trochę
mimo że generalnie nie lubię przygód, to jednak traktuję to jako przygodę. Jako taki... I wydaje mi się, że to jest fascynujące. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzli zapraszam w przyszły czwartek.